podłogę mamy zasuniętą, wietrzenie jest, wiatr jest w tą stronę. Ok, zaraz dopniemy podpórki boczne i założymy panel przedni. Zaczynamy te kilka dni na tym łowisku i jest pytkę! Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na Rybki Nie Inaczej, więc zapraszam wszystkich swoich miłośników na najnowszy film oto z tego miejsca, czyli woda Stowarzyszenia Nie Inaczej i urlop. Poświęcimy tutaj 3 nocki, 3 dni na tej wodzie. A co uda się złowić, zobaczycie sami. Na tą chwilę jest godzina 19:23, poniedziałek, 1 sierpnia 2022, i w ten sierpniowy dzionek nakręcę dla was materiał. Jestem z kolegą Heniem. No i Heniu, jak jest, powiedz? Jest pięknie. Pięknie. Piękna woda, przyroda przede wszystkim. No i luzik. Luzik. Czyściutkie powietrze. No i nikt nam niczego nie żałuje. Tak, i a czy będą rybki, zobaczymy. Więc taki urlopik. Że na pewno będą po. Po tym wszystkim, co myśmy dokonali, żeby tu być. Tu być, bo trochę nas to kosztowało, trochę majdanu jest, no i zobaczymy, co będzie. Więc, drodzy Państwo, odmierzam odległość i zapraszam wszystkich na najnowszy film w moim Henia wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moim filmie. I jedziemy z tykosem, bo już późno, czymy na starym, ile mamy odległość. Krzyżyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, było 10 długości, damy 11. Dobrze, 11 długości. I tymi 11 długościami będziemy dzisiaj wędkować. Niedaleko do klipa 11. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11. Dobrze, puścimy jedną rakietę. Damy jedną rakietę. Stąd będziemy brać na wprost śmietnika. Ok, no myślę, że idzie dobrze. Ok, 11 długości. Dobrze będzie. Dalej nie trzeba. Więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Oprzemy wędkę. I drodzy Państwo, jest tak. Mamy tutaj, którą gotowałem kukurydzę. Kukurydza, którą gotowałem w wiadereczku, zaleję z likwidem, fermentowana kukurydza, zaleję to tak, aby już nad wodę nie nosić litrowej buteli.
jeszcze ziepko. I to wszystko wymieszamy. Niech ładnie sobie dochodzi. Dużo wymieszamy to jeszcze w likwidzie sfermentowanej kukurydzy. Ok, to będzie na później, na jutro powiedzmy. I mamy tak, pelet, szósteczka. Jest. Dobrze. Dalej sygnał, szósteczka. Ok, jest. I co tu damy? Damy trochę kulasów. Trochę drobniejszego paletu. Jest. I damy trochę. Okej. Pochowamy to, aby nam nie rozpraszało. I tutaj mamy jeszcze na dnie, zwróćcie uwagę, liquid. Wylejemy. Wymieszamy to. I tak to wygląda. I teraz za pomocą rakiety zanęcimy miejscówkę. Więc nęcimy. Nie wszystko. Połowę. Połowę. Myślę, że połowa wystarczy stąd. I nęcimy. Po dwie wędki, nie inaczej. I zobaczymy, kto sypie, ten zbiera, czy to przyniesie efekt. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
game pays on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Teraz i powinno być w pytkę. Ok, na wędce teraz 11 długości. Zakładam przynętę i rzucam w końcu w miejsce nęcone. Ok, drodzy Państwo, muszę tu ogarnąć trochę przynęty, muszę ogarnąć, dopasować na noc, na grube przynęty będę wędkował, więc pomału tu odgarnę. Stacyjka, wszystko trzeba powiesić tak, aby pod ręką było, latarka i z przynętami zrobię porządek. Na dzień będą mniejsze, a w nocy będę zakładał większe kalibry. Czyli w nocy będą 14 bajtecha, 20 bajtecha, czyli pelety różnej maści. Wędki zarzucone, pierwszego leszczyka złowiłem takiego ze 45 cm, no ale nie nagrywam. Wiem, przebrałem się mniej więcej w śpioszki i muszę porządek zrobić w namiocie. A więc coś konkretnego, zobaczymy tylko co. Odbija na 20 kulkę, jedzie. I zobaczymy co. Amur może być. Może być amur, bo idzie. Nie, karb jest chyba. I chyba poplątał wędkę. Przejdziemy z nią. Mgła. Straszna mgła. I mamy pierwszą rybę. Godzina jest, drodzy Państwo, druga za cztery. I co mamy? Amura czy karpia? Karp jest. Już go podnoszę. Wybiera jeszcze. No duży nie jest, ale... Jeszcze.
pomalutku. Już jest prawie gotowy. Poszedł. Spadł za szybko. Trudno. Zanerwowo, ale było. Taki na groszek uchenia. Japoniec. No ładne. Ładna 40. Karaś. Czyli zobaczcie. Karaś. Taki ładna, dobra 40. A więc, drodzy Państwo, godzina 6:07. Ja ściągnąłem pod nęce trochę towarem z nocy. Jeden ładny karp, który spadł. Za szybko musiałem wyholować. Nieprofesjonalnie do tego podeszłem. No i chyba z 2 czy 3 karasie w nocy, takie około 40 cm i więcej nic. Zero brań było, nad ranem to samo. No i zobaczymy teraz, czyli wtorek, drugi dzień wędkowania i zobaczymy w ten wtorkowy dzień, co nam przyniesie ranek, południe, wieczór oraz później druga nocka. A teraz za nęce. Heniu poszedł spać, też parę karasi miał. I tak to mniej więcej wyglądało. Czyli podsypiemy. I w końcu kiedyś muszą brać, wejść te fajne rybki. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I na tym by było tyle tego nęcenia i pod wieczór kolejna dawka proteinek dla rybek. A teraz zakładam jakieś owocowe przynęty i zarzucam zestawy, próbując coś złowić. Odjazd, drodzy Państwo, zobaczymy, co prawdopodobnie może być karp w końcu po zanęceniu. Pop up 14 mm i pojechało. I zobaczymy w końcu, co. Ale coś fajnego, drodzy Państwo. Dokręcę hamulec. Ale fajna będzie ryba, Heniu. Nie, 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 tylko mówię, że będzie fajna ryba. Bo czuję, że będzie fajna. Więc powolutku, pomalutku, bo jedną w nocy straciłem, bo za szybko. Chcę chociaż tą wyholować, ale jest daleko, daleko jest. Daleko do Henia idzie. Zobacz, jak idzie, jak burza. Przez twoje wędki, Heniu, idzie. Nie, 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 nie. Już ona poszła tam. Przeszła twoje. Jak chcesz, mogę ciągnąć. Nie, 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 Heniu, nie, dziękuję. Nie, nie, już ona przeszła. O,
bo to było twoje, kurde, 11 kilo. Patrzcie, zobacz, pa, jak dała. No, pięknie. Tylko nie wiem, czy karp, czy amur. Bo na karpia mi nie bije, idzie tylko. Może być duży amur. Daj ci Boże. Teraz idzie w drugą stronę. Jedno w nocy straciłem, za szybko było. No piękną rybę już straciłem, duża ryba. Jedno w nocy straciłem. Ja stawiam na amura, wiesz? Bo ja nie, bo nie, nie bije, nie ciągnie, nie bije, ona tylko chodzi. Tego 9 kilo, on chodzi mi na boki. No ten też na boki idzie. Właśnie. Tylko martwi mnie, bo w twoje przeszedł, znów w tą stronę. No wiesz co robić. Już zabieram ten. Nie, 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 nie. Ty... Tam, żeby ci nie przeszkadzał. Znów w tą stronę. No. Piękna ryba. I to z znęcenia, wiesz. Wolny bieg otwarłem, zdjąłem z klipa. Teraz ściągamy trochę do brzegu ją. Na karpia mi to, drodzy Państwo, nie wygląda. Pompujemy. Trochę dokręca, ale nie za dużo. Nie mogę na siłę ją pchnąć, bo jej wyrwę hak. Nie jest duży hak. W nocy tak straciłem rybę. Trzymałem ją, ona odbijała. Ja ją trzymałem, podciągnąłem już do siebie. Chodzi, chodzi. Żeby chociaż tylko zobaczyć, co, drodzy Państwo. Mamy czas. Poszła za heniowe. Znów. To może być moja, wiesz. Już jest blisko. Odbije. Odjeżdża jeszcze. Nie mogę do hamulca dołożyć. Kije odpowiednie, żyłka odpowiednia, tylko haczyk trochę za mało, ale... Patrzcie, widać ją. Karp chyba będzie. A co? Jeszcze, jeszcze. Kij pięknie chodzi. Korumy. Zobaczcie. 1,75 LBS-a. Już jest blisko. Heniu, poproszę cię, weź mi daj mój podbierak, tylko ja se sam podbiorę. Już nie będę wracał. To proszę cię, podaj mi podbierak, a ja sobie sam ją wyholuję. Nie chcę wyrwać, a nie chcę wyjść do góry.
Nie chcę wyrwać, pa, odjeżdża. Powolutku, powolutku, masz czas. Ale karp będzie, wiesz? No, bo ogon widziałem, pogonię tylko. 9 km właśnie nie odjeżdża. Tak jakby bokiem się zaciął. Mi coś na boki idzie i tak. Bokiem zapięty. Wsadź ten podbierak. Tak by bokiem zapięta. Tak by bokiem zapięta, widzę. Albo mi się wydaje. Bo podnoszę i nie widzę gęby, tylko widzę bok ryby. Zobacz, teraz zobaczysz, pa. Widzisz? Chodź, pójdziemy tam w bok trochę. Bokiem jest zapięty. Poczekaj, już tu. O, jeszcze troszkę w bok. Bo jest bokiem zapięty, a nie chcę ryby uszkodzić. Bokiem jest zapięty, albo się poplątał tam gdzieś. Teraz idzie w dół. Nie jest duży, ale bokiem zapięty. Zdjąć moje wędki? Nie. Wiem, muszę go przytrzymać teraz. Chodź, tutaj go weźmiemy. Bokiem jest zapięty. Za brzuch jest zapięty, ryba nie będzie zaliczona, drodzy Państwo. Łabią. Nie zaliczamy ryby. Zasady muszą być przyjęte za brzuch. Ładny jest, ale ryby nie zaliczam, drodzy Państwo, bo jest za brzuch zapięta. Są, drodzy Państwo, jakieś zasady. Chodź, zobaczysz. Zobaczcie. Weź odepnij, Heniu. Za brzuch zapięty, wypluł. Ile to tak ciężko mi się... Odbytniczą. Zasiął się. To znaczy, zdjęcie sobie zrobię, ale drodzy Państwo, nie zaliczam ryby. Taki 5,5 kilo, 70 centymetrów. Więc rybkę wypuszczamy i jest w pytkę. Pięć i pół. 70. Ale zanęty jest, wiesz? Bokiem był zapięty, więc ryba nie jest zaliczona. Niesportowo zapięta, czyli w okolicach pyska, więc ryby nie zaliczam, ale taki karpiszon jest. Pojechało, przywaliło. No było widać, nie? Słychać było. A nie, nie duży. Ta sama, czy ta, nie druga? Ta sama. Tak widzicie, drodzy Państwo, odwiedził nas kolega Sławek. Cześć, Sławciu. Cześć. No i druga ryba. Od razu odjazd i prawdopodobnie nieduży karpik. No i zobaczymy, jaki.
Kulka ładnie pracuje, zobaczcie. Nie widzimy jeszcze, co to jest, co to jest. Kij ładnie pracuje, drodzy Państwo, ryba walczy. Chyba z tych wariatów będzie, zobaczymy, bo jeszcze nie widać rozmiaru. Zobaczcie na wędkę. Prologic, tak? Prologic to jest? Shimano. A, Shimano, Shimano. Jest, jest. No, ładny, ładny, ładny. Gruby. No, większy, większy. Szerszy niż dłuższy. No, szerszy niż dłuższy. No, 65 na pewno będzie. Nawet się podnieść nie chce. Już, 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 już. No wiem, wiem, no rozumiem. No ja dzisiaj tak w nocy wyrwałem. A w nocy też nie. Bo już wiesz, mnie już denerwowało, tak i pociągnąłem i puścił. Noc to jest noc, to wiesz. Zobaczcie, jak chodzi kij. No i ryba grubsza niż większa, szeroka jest, no. Chodzi, chodzi, o. No, no. Nie jest taki mały. No, i, no wiem, 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 widzę przecież, widzę. Jak się podniesie, wiesz, dosięgnę tego, machnę. Na siłę nie biorę, nie. No ja wiem, rozumiem, nie? On musi się wyłożyć, nie? O, o, widzicie? Widzicie? Jeszcze, jeszcze. 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 No już prawie. Jest! O! Jest. Ładny, ładny jest. Tak mówiłeś. No. I widzicie, co miejscowy wędkarz, to miejscowy wędkarz przyjechał i od razu na wejściu druga ryba. Ładny, ładny jest. Gruby, a krótki, nie? Już wypiesz, czy jeszcze? Jeszcze, rzucę się. No zobaczcie, drodzy Państwo. Polejemy rybkę po skrzela. Ładnie. Dobrze. Już. Podnoś. Trzymaj. No jedź do góry. Ile? 8200. Więc rybka wraca. Osiem. Niecała 8. No i tak. Baja. 840. To jest ile? 7. Poczekaj. 840. Może skasuj to jeszcze raz. Od nowa. No masz 0. No i podnieś do góry. No 840. No 20, to tak jest. 820. No to jest 7. No 7 z czymś, nie? A, 7 z groszami. 7 z groszami, dobra. Więc drodzy Państwo, coś tam pada. Chmurka idzie. A my odpoczywamy. I miejmy nadzieję, że coś może dzisiaj, drugiej nocy wpadnie. Używam większych przynęt. No ale zobaczymy. Więc drodzy Państwo, browarek, Wasze zdrowie. I wędkujemy dalej. Zdrówko. Miejmy nadzieję, że te chmury przejdą. I będzie pięknie i kolorowo. Się.
10. 15. 10. Baja, piękny karp, z was sam amator. 2,5, czyli leż. 0, tam masz. Ja masz. 2,70. 2,70, nawet 8 nie ma. Fajnie sobie pada, drodzy widzowie. Ja sobie siedzę i mam suchutko. A tu nawałnica przechodzi przez naszą miejscówkę. A my leżymy sobie i odpoczywamy. Nic się nie dzieje, drodzy państwo. 19:30. Ja dzisiaj postanowiłem nie nęcić w przedostatniej nocy z torku na środę. No i zobaczymy, co dzisiaj nocka przyniesie, jakie ryby. Więc czekamy i druga noc bez nęcenia pod wieczór i zobaczymy, co będzie się działo. Deszcz przeszedł, straszny. Sławcio, nasz koleżka, pojechał, wyciągnął dwa karpie, jak widzieliście. Jeden długi, piękny, no ale sportowa ryba, nie miała masy dużej, tak z wód komercyjnych, więc tylko miał 7500 przy długości 87, 8 cm, prawie 90. No ale zobaczymy, zobaczymy, ja liczę na jakąś fajną rybę, jeszcze dwie nocki przed nami, a co uda się złowić? Zobaczycie to na moim filmie, więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co druga noc przyniesie. Założyłem pelet 12 mm na obydwóch. W nocy będę zakładał większe oprzyrządowanie, czyli 14 na obydwóch. Zestawa przygotowane wszystko. Stacyjka wisi, lampki, baterie, wszystko ładuje. No i tak to mniej więcej będzie wyglądało, czyli w razie co wybiegnę, wolne biegi pootwierane, bez klipu łowię, na wyczucie rzucam, nie będzie to dokładnie, ale drugi dzień praktycznie w jedno miejsce rzucałem, nęciłem i tak to mniej więcej wygląda. Czyli pelety w nocy, większy towar. No a czy jakaś ryba wpadnie, zobaczycie to sami. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy w nocy, co i jak. 20:27, dopiero co przerzuciłem, a tu odjazd. Zobaczymy tylko, czy karp, czy karaś. No ale w końcu branie na pelecik. Tak jak mówię, 20:27. Tylko zobaczymy, co, coś niedużego. Ale sam jestem ciekaw, co bez dzisiejszego nęcenia pod wieczór. Dzisiaj nie nęcę. Jutro ostatniej nocy będę nęcił. A drugiej nocy nie nęcę. Amur. Amur. Mamy amura, musimy uważać, bo zobaczy siatkę i będzie po rybie. Bo wiecie, jak jest z amurem. Delikatnie idzie. O, pięknie idzie. A zobaczy siatkę, dotnie, to wariuje. Więc muszę to szybko zrobić. Heniu śpi. Wybiera.
jest. Och. Ach. Ryba. Ryba. Ryba zaliczona. Drodzy Państwo. I mamy, tak jak mówię, pięknego Amura Azjaty. Piękny Azjata. Okej. Niecałe 7 kilo. Piękny Amur. Dobrze, więc wypuszczamy rybkę i przerzucamy zestaw. Dzięki Ci za walkę. Do następnego baja. Więc drodzy Państwo, przygotowałem kolejne dwa peleciki. Tak to mniej więcej wygląda. Godzina 21:07 i druga nocka. I zobaczymy. Na wejściu ładny Amur 6,5 kg. 84 cm. No i miejmy nadzieję, że tej nocy coś jeszcze się fajnego złowi. Więc zostańcie ze mną i zobaczymy, co jak drugiej nocki nad wodą.